Witajcie, teksty wodnika przygotowałem. Ale dzisiaj coś temu panu szło, takie długie zdania. Ja to będę czytał wolniej, bo starałem się to przełożyć. Ciężko było. Tytuł. Stary świat się kończy i nie każdy może przetrwać. Moi drodzy. Człowiek nigdy dotąd nie znajdował się w takich wibracjach i z takim skutkiem, jakiego doświadczymy. Jeśli wydaje się, że linie się nie poruszają, ja podejrzewam, że chodzi tu o linie czasowe, to dlatego, że nie widzimy wszystkiego, co się dzieje. Większość ludzi dostrzega tylko to, czego dokonuje ciemne światło ale nie widzi, że światło źródła też działa w celu ochrony lub uniknięcia pewnych katastrof. Działania ciemnego światła albo ciemnego świata są w zakresach naszego zasięgu. Natomiast efekty działania światła źródła nie są jeszcze w pełni widoczne na naszym poziomie, ale będą. Pracujcie nad swoją mocą, która jest w waszych wnętrzach. Ona uczyni was wolnymi istotami i da możliwość pokonania swoich lęków. Zadbajcie o siebie, nie rozpraszajcie się, bo czasami będziemy pod wpływem wydarzeń zewnętrznych. Napełniajcie się miłością i światłem proście o pomoc od wszystkich cudownych istot, które są tutaj aby pomóc ziemi w wielkim przejściu wszystko to może zajść bardzo szybko ten proces szybkiego tworzenia lub niszczenia zostanie spowodowany przez ludzi, którzy w swojej zdecydowanej większości nadal będą opanowani przez lęki. I całkowicie posłuszni prawom, które są im narzucone. Albo też na ten proces będą mieli wpływ ludzie obudzeni, którzy będą mieli wystarczająco dużo miłości, aby być w stanie dokonać dużej przeciwwagi. Im bardziej jesteście w sobie, tym więcej będziecie generować miłości, tym więcej będziecie mieli pewności i wiary. Poczujecie rosnącą w was moc promieniującą na wszystko wokół was i to się będzie poszerzać. Pełna manifestacja ciemnego świata w obecnym czasie powinna otworzyć świadomość całej ludzkości. Lecz jeśli ludzie mimo tego wszystkiego nie zechcą się obudzić, to zajmie to trochę więcej czasu. Trzeci wymiar dla Ziemi się kończy, a to oznacza, że kończy się także dla ludzi, dla tych, którzy nie przeszli wystarczającego przygotowania, którzy pozostali w bezpieczeństwie, w manipulacji, w nieświadomości i w braku miłości. Oni nie dadzą rady przetrwać i odejdą. A wy wręcz przeciwnie, będziecie mogli zbudować swoją pewność siebie i moc. A więc bądźcie dobrej myśli, miejcie zaufanie i wiarę bez względu na wszystko. Starajcie się śmiać, uśmiechać i rozmawiać o czymś innym, a nie o rzeczach, które mogą spowodować niepokój i mrok rozrastający się wokół. Wam zawsze będzie proponowane to, co najlepsze. Jeśli poświęcacie się teraz ścieżce ewolucji, to zawsze otrzymacie ochronę. W tej chwili nie należy marnować swojego czasu. Jeśli znaleźliście ścieżkę, która Wam odpowiada, to teraz nie czas, aby ją opuszczać, ponieważ w przeciwnym razie możecie napotkać na duże wstrząsy. Ta ścieżka prowadzi Was do siebie i do źródła. Błogości Wam wszystkim, kończy tradycyjnie autor. Albo wdzięczność Wam wszystkim.